1945 roku opuściła ojczyznę. W 1953 roku mieszkała w Kilonii, gdzie prawdopodobnie zmarła i została pochowana. Na zakończenie mojego wykładu chciałbym podziękować gminie Stegna, które zrewitalizowała dawny cmentarz z kaplicą. To była dla mnie wielka motywacja do uczestnictwa w tym projekcie. I mam nadzieję, że gmina nie tylko pozostanie przy tym jednym projekcie. Ponieważ są średnie tereny, na których znajdował się protestancki kościół w Trewnicy, dawny cmentarz, mogę opowiedzieć dalsze ekscytujące historie. Czy ktoś z Państwa słyszał kiedyś nazwisko szwedzkiego generała Niklasa Dankwarta von Lilienströma? W sakrystii kościoła w Trewnicy pochowany był syn generała. Zginął od kuli armatniej w 1659. Potem Szwedzi kapitulowali w twierdzi Gdańska Głowa. Druga wojna północna zakończyła się. Położono tu kamień węgielny pod traktat pokojowy w Oliwie, który został podpisany 3 maja 1660 roku. Szuławki, Drewnica, Przemysła, Izbiska, wioski z bogatą historią. Historia, która musi zostać ponownie odkryta i opowiedziana. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam, że popełniłem zbyt wiele błędów podczas mówienia. I jeszcze raz dziękuję. I tutaj nie tylko dla nas jako lokalnych mieszkańców, ale też ze strony właśnie władz samorządowych, ze strony pani dr Joanny Dąbal, która za chwilkę wystąpi i przedstawi nam to, co odkryliśmy archeologicznie na stanowisku, czyli takie kwestie związane właśnie z tym, co udało się w czasie tej renowacji, w tej rewitalizacji terenu odnaleźć i jak to archeologicznie jest interpretowane. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, na której tutaj się skupimy. Aha, dobrze. A druga rzecz, na której się skupimy jeszcze, to właśnie jak możemy wykorzystać teraz to, że ta kaplica wygląda w ten sposób, czyli że jest zrewitalizowana, jak możemy to wykorzystać do promocji naszego tutaj dziedzictwa. Tak. Włączyć. Dobrze. Przepraszam, zakłopoty techniczne. Przede wszystkim dziękuję serdecznie za zaproszenie, a jednocześnie chciałabym powiedzieć, że moja obecność tutaj wynika z tego, że tutaj na przykładzie Zespołu Sakralnego Ewangelickiego pracowaliśmy razem i takie podejście stosujemy często podczas realizacji naszych projektów. A wynika to z tego, że spojrzenie Radka, spojrzenie moje czy spojrzenie kolegi Wolfganga wobec jednej rzeczy są bardzo odmienne i wzajemnie się uzupełniają. Ja Państwu pokażę bardzo technicznie rzeczy, zadania, które do tej pory wykonaliśmy. Jako zespół pracujemy w zespole, pracuję z kolegami z Politechniki Gdańskiej,
i tutaj, także w regionie tutaj i na północy prowadzimy wiele wspólnych projektów. Nasze rozpoznanie dotyczyło, prowadzone w latach 2016, 2017 i 2019, prowadziło tutaj tereny Drewnice i Żurawek. Jak coś nazywamy nieinwazyjnym rozpoznaniem, to oznacza, że przyjechaliśmy, pomierzyliśmy, wykonaliśmy dokumentację, próbujemy odgadnąć, co oglądaliśmy, interpretować to, zrozumieć i zebrać jak najwięcej informacji, żeby podejmować kolejne działania. Tak jak Radek pokazywał, tu są nasze pomiary naniesione, jeśli chodzi o lokalizację kościoła, jego wymiary. Tak żeby to troszeczkę uzmysłowić, ten kościół zajmował około 230 metrów kwadratowych. Sama ta część jakby wewnętrzna pomieszczenia zajmowała około 140 metrów. Mówię o tym dlatego, że był to kościół, który mógł pomieścić około 200 osób. Generalnie taka powierzchnia 300 z kawałkiem metrów kwadratowych jest na około 500 osób przewidziana, jeśli chodzi o możliwości przebywania tam. Będę się odnosić do trzech obiektów. Do kościoła, do kapliczki, która na razie tutaj jest ukryta, i do krypty, które mieliśmy okazję po części dokumentować, po części rozpoznawać. Jeżeli chodzi o kościół, my zaczęliśmy jakby poszukiwania informacji na temat kościoła, kiedy jeszcze Radek nie zebrał informacji w związku z tym z archiwów. W związku z tym tutaj dane takie techniczne dotyczące cegły, zaprawy były dla nas wskazówkami, jeśli chodzi o datowanie tego obiektu. W tym wypadku rzeczywiście wytypowaliśmy lata około 90. Radek to doskonale doprecyzował, jeśli chodzi o stronę archiwalną. Natomiast te zestawienia, które tutaj mogą wyglądać troszeczkę technicznie, chodzi o to, że ściana północna, ta, która jest z kolejnymi działkami, tam jest taki rów melioracyjny w pobliżu, jest troszeczkę inna niż ściana południowa i całe wszystkie ściany obiektu, co oznacza, że mogła się wiązać z tym jakaś przebudowa tej części kościoła. Na razie jest to rozpoznanie wstępne, widzimy różnice i jeszcze nie do końca jesteśmy w stanie je wytłumaczyć. Kolejna rzecz, no tutaj też wynika z te różnice potwierdzają też zaprawy. Tutaj tak technicznie opisane, jedna jest bardzo słaba, ta od strony północnej, druga jest troszeczkę mocniejsza, ta od strony południowej. Natomiast ciekawym i nową odsłoną jest krypta, która została w tej chwili jest na etapie takiego wstępnego odsłonięcia i od góry została zakonserwowana zachowawczo. Przez jeden z otworów, co prawda zdjęcia są troszeczkę słabej jakości, ale to było takie wstępne rozpoznanie. Zidentyfikowaliśmy wewnątrz dwie trumny. Te trumny są w bardzo dobrym stanie. Mówię dwie, dlatego że początkowo wydawało się, że jest tam jedna trumna. Natomiast po analizie filmu wynika z tego, że są dwie trumny. Jeśli chodzi o cechy charakterystyczne i zdobnictwo tych elementów, powiedzmy, że wstępnie można byłoby oszacować, że znaczy to nie jest szacunek, to wynika po prostu ze znanych rozwiązań, jeżeli chodzi o rodzaje trumien i ich dekoracji na początek XX wieku, czyli troszeczkę później niż powstaje kościół. To jest jedna trumna. To jest druga. To w drugiej ciekawostka, być może, że niektórzy z Państwa dysponują troszeczkę lepszymi zdjęciami także, ale korzystamy tutaj ze swojej dokumentacji. Na tej trumnie znajduje się poduszka z takim złoconym wieńcem. Złocony to nikt tutaj nie dotykał materiałów, to było tylko jakby z zewnątrz dokumentowane. No, z kolei od strony zachodniej wyglądają jak sztuczne kwiaty ułożone na tym pochówku. I również tutaj cechy charakterystyczne, jak okucia tej trumny, podobnie jak w tamtym przypadku,
można byłoby sugerować to datowanie końca XIX, początku XX wieku. Jeśli chodzi jeszcze o takie elementy, które Państwo możecie dostrzec podchodząc do krypty, tutaj znajduje się taki mały chodniczek, w którym widoczne są dziury, takie otwory jakby po prętach. Być może, że ta krypta była dookolnie zabezpieczona kratami. Jest to dosyć częste rozwiązanie. Tutaj akurat mamy przykład dosyć bogatej rodziny Klawiterów z Gdańska. Zwrócę też uwagę, że krypta była wentylowana, podobnie ta krypta, która znajduje się u Państwa w Żuławkach, posiada takie otwory wentylacyjne. Jest to niezbędne, żeby były tam odpowiednie warunki, jeśli chodzi o właśnie wentylowanie tego pomieszczenia. To jest przykład podobny, chociaż anonimowy, z kolei z Pomorza Północnego, z terenu w pobliżu Łeby. Ja specjalnie to trochę rozstrzeliłam, nie chciałam tutaj opisywać Państwu wszystkich cmentarzy, ich statusu, jeśli chodzi o stan zachowania, ale nawiążę w tym również na koniec wypowiedzi. Jeśli chodzi o tą tajemniczą kapliczkę, prawdopodobnie kapliczkę, my ją wstępnie dokumentowaliśmy w 2016 roku, to są zdjęcia i modele z tego okresu. Ona teraz dzięki tutaj staraniom gminy, które fajnie, że takie przedsięwzięcia zostały przeprowadzone, została odnowiona i zabezpieczona. Co do datowania, w 2016 roku na podstawie